Szczęść Boże. Szanowni Państwo, drodzy kibice, szanowny księże Jarosławie, bez którego tych spotkań, tych naszych pielgrzymek, wspólnego pielgrzymowania tutaj na Jasną Górę na pewno by nie było. To jest dowód na to, że Polska istnieje, to, że my tu jesteśmy, że my się tu zbieramy, że my pielgrzymujemy, że polski duch wcale nie upadł, że wbrew właśnie temu, co mówił ksiądz Jarek, wbrew zaborom, wbrew okupacjom, wbrew i niemieckim nazistom, i sowieckim komunistom, i ukraińskim nacjonalistom, my żyjemy. Polska żyje. Polska jest dzisiaj wolna i niepodległa. To w dużej mierze wasza zasługa. W was ten duch wolnej Polski przetrwał i jest niesiony dzięki takim pięknym postaciom jak ksiądz Jarek Wąsowicz. Bóg zapłać, księże Jarosławie, Bóg zapłać wam wszystkim, że od 10 już lat zbieramy się na Jasnej Górze. Dzisiaj możemy powiedzieć, że Polska jest inna niż jeszcze kilka lat temu. Jest coraz więcej wolności, coraz więcej niepodległości. Coraz lepiej rozpoznajemy dobro i zło. Coraz więcej wiemy na temat naszych bohaterów. Coraz więcej osób uznaje za naszych bohaterów takie postaci jak rotmistrz Witold Pilecki, jak Zygmunt Szendzielarz Łupaszka, ale też takie piękne postaci jak kardynał Stefan Wyszyński, nie mówiąc oczywiście o Ojcu Świętym Janie Pawle II. To są nasi bohaterowie, to są nasi przewodnicy przez życie, to są przewodnicy dla Polski. Coraz więcej osób szczęśliwie potrafi też nazwać bandytów po imieniu, że byli to przestępcy, że byli to zdrajcy polskiej sprawy. Mówię przede wszystkim o komunistach. Coraz więcej dzieje się pozytywnego w dekomunizacji Polski. Z jednej strony mamy odbieranie przywilejów emerytalnych tym właśnie komunistycznym przestępcom i bandytom, bo to była bandyterka, to byli przestępcy, którzy Polaków ciemiężyli, którzy Polaków marnowali przez te wszystkie lata, od roku 1939, od 17 września. Potem wrócili tutaj w roku 1944-1945 i przecież sowiecka okupacja trwała nawet nie do roku 1989, ale de facto 1993. Wtedy wyjechały z naszego kraju sowieckie wojska, wtedy ustąpiły sowieckie czołgi. Komuna była tutaj zbyt długo, ale dzisiaj szczęśliwie udaje się robić porządki. To jest kwestia, ktoś powie, symboliczna, ale też dekomunizacja przestrzeni publicznej. A z ulic znikają komunistyczni patroni, tacy jak Świerczewski, tacy jak Rzymierski, Hanka Sawicka. Znikają pomniki komunistycznych bandytów, pomniki przyjaźni polsko-sowieckiej. Coraz więcej mówimy wolnym słowem o tym, jaka była prawda, że Polska była okupowana, ale byli tacy, którzy nigdy się nie poddali. Byli właśnie żołnierze niezłomni, byli księża niezłomni, którzy też często ponieśli najwyższą cenę. Drodzy Państwo, ale oprócz tych samych pozytywów trzeba też powiedzieć, że wiele jeszcze jest do zrobienia, bo komuna wcale nie odeszła do końca. Komuna znów podnosi twardo łeb, jak śpiewa często Paweł Piekarczyk. Widzimy, co się dzieje pod polskim Sejmem. Widzimy, jak ubeccy, esbeccy, przestępcy komunistyczni protestują przeciwko zmianom w naszym kraju, przeciwko zmianom w kierunku wolności i niepodległości. Teraz
polskim Sejmie 2 dni temu miała miejsce skandaliczna impreza tych wszystkich pogrobowców komunizmu, ale też czynnych jeszcze przestępców, takich jak Marek Dukaczewski, tak zwany generał, chociaż generałem polskim nigdy nie był, tak samo jak Wojciech Jaruzelski. Oni bronią swoich przywilejów, oni się wcale jeszcze nie poddali. Dlatego, drodzy Państwo, trzeba zrobić wszystko, trzymając ten kurs ku wolności, ku niepodległości. Trzeba całkowicie zdekomunizować Polskę. Trzeba odebrać emerytury nie tylko ubekom i esbekom, ale wojskowym przestępcom, tym zbrodniarzom, bandytom z Głównego Zarządu Informacji, z WSI. Trzeba odebrać przywileje emerytalne nienależne im, sędziom i prokuratorom, którzy splamili się występowaniom przeciwko Polsce. Trzeba, moi drodzy, dokonać czynności najważniejszych. Niestety rozliczyć, skazać żyjących jeszcze oprawców komunistycznych, bo dobrze wiemy wszyscy, że takie szumowiny jak Jaruzelski, Siwicki, Kiszczak, oni odeszli, ale żyją jeszcze nawet stalinowcy. Żyje sędzia Stefan Michnik, żyje prokurator Zbigniew Domino, żyją oprawcy stanu wojennego. Taki generał na przykład, też tak zwany Władysław Ciastoń, szef SB w stanie wojennym. Żyją członkowie tak zwanej Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, a de facto zniewolenia Polski. Nie możemy dopuścić do tego, żeby oni odeszli nieukarani. Jesteśmy to winni z jednej strony ich ofiarom, Polakom, którzy walczyli o wolność, niepodległość naszego kraju, ale też przyszłym pokoleniom Polski. Dlatego też, ponieważ na razie sądy nie są w stanie wymierzyć im tej elementarnej sprawiedliwości, powołaliśmy Społeczny Trybunał Narodowy, gdzie symbolicznie orzekamy infamię, czyli wyrzucenie ze społeczeństwa tych komunistycznych bandytów. Dlatego organizujemy się, dlatego chcemy mówić prawdę, piszemy książki, powstają filmy. Ale jest jeszcze jeden ważny element. To jest też w przestrzeni symbolicznej. Doprowadzenie do tego, aby taki obiekt, który jest w Warszawie, przestał wreszcie nas wszystkich straszyć. Przestał dominować nad przestrzenią publiczną i Warszawy, i całej Polski. To jest Pałac Stalina, tak zwany Pałac Kultury i Nauki. Dopóki on nie zostanie rozebrany, my będziemy wciąż pod okupacją sowiecką. Nie w sensie militarnym, ale w sensie świadomościowym. My musimy się pozbyć tego obiektu, żeby się uwolnić od Stalina i jego namiestników, tych, którzy rządzili Polską. Drodzy Państwo, będę robił na pewno wszystko, co w mojej mocy, żeby dekomunizację w naszym kraju dokończyć. I symboliczną, i też właśnie w sensie odpowiedzialności karnej dla tych bandytów. I tego Państwu też życzę, żebyśmy wreszcie byli krajem wolnym, niepodległym, żebyśmy mogli powiedzieć, że już ten komunizm od nas odszedł, żebyśmy wyzwolili się właśnie w sensie naszego myślenia, naszego przywiązania do tradycji. Z jednej strony do naszej historii, ale też do wiary katolickiej. To są budulce polskie. To są te nasze korzenie, nasze wartości, za które przelewali krew nasi bohaterowie przez dziesiątki lat, przez setki lat. My musimy wrócić właśnie do tych naszych polskich wartości. Czyli możemy śmiało krzyknąć wszyscy: Bóg, honor, ojczyzna. To jest właśnie Polska.
To są te wartości, zgodnie z którymi my musimy żyć. I jeszcze jedna sprawa. Myślę, że wszystkim tutaj na Jasnej Górze przyświeca też inne hasło, właściwie dwa hasła. Z jednej strony to jest hasło związane z potępieniem naszych oprawców komunistycznych, czyli możemy śmiało chyba wszyscy tutaj krzyknąć: precz z komuną! 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 I na koniec, drodzy Państwo, czerwoną kołotę. Ojczyzna, Bóg, honor i ojczyzna. Bóg, honor i ojczyzna. Drodzy Państwo, i ostatnie hasło pozwolę sobie zaintonować, teraz już pozytywne, to jest: cześć i chwała bohaterom. 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 Pięknie było, słuchajcie. Bardzo dziękuję. Bardzo pięknie dziękujemy, kochani, za zaproszenie kolejnego naszego przyjaciela.